Wojtek, cześć. Przemek. Cześć. Przemek, cześć. A ty nie w szpitalu? Dzisiaj mam na popołudnie, mam. A to? To jest pani... No, Iwona, pacjentka pana doktora. Pani Iwona. Tak. Pani Iwona, właśnie... Miło mi. Bardzo miło. Spotkaliśmy się tu właśnie przez przypadek. Tak, rozmawialiśmy właśnie o moich badaniach. Panie doktorze, bo ten chłopak na mnie czeka. Mógłby mi pan pomóc, no bo martwią mnie dalej te napady gorąca i te uderzenia serca tak. Takie mocne. Właśnie cały czas się nad tym zastanawiam. Nie wiem, może po prostu się pani zakochała, ponieważ wyniki badań są naprawdę dobre. Tak? No to mnie pan pocieszył naprawdę. No. Może faktycznie się zakochałam. Dobra, słuchajcie, przepraszam bardzo. Muszę lecieć. Musisz, tak? Na razie. Do zobaczenia. Razie. Cześć. Do widzenia. A pozdrów żonę ode mnie. Pozdrowie. Cześć. Panie doktorze, chyba potrzebuję reanimacji. Usta, usta. Poczekaj, niech odejdzie trochę dalej, dobrze? Chyba naprawdę uwierzył, że jesteś moją pacjentką, co? Świetnie to zagrałaś. Podziękuj mojemu profesorowi z improwizacji. Podziękuję, żebyś wiedziała. A z tym twoim chłopakiem, że gdzieś tam czeka? Prawie sam uwierzyłem. Przecież musiałam jakoś ograć, skąd mam te róże. Panie doktorze, bo mnie tak bardzo serce tak mnie wali. Ojej, to no, musimy to koniecznie sprawdzić. To może być niebezpieczne. Proszę ze mną, proszę ze mną.